Hej, z tej strony Kira, to jest The Evil Within. Jesteśmy tutaj na króciutkim odcineczku, do którego musimy dobiec. No oczywiście zrobiłem z tego krótkiego odcinka, zrobiłem z tego długi odcinek. Bo ja tutaj wszystko jeszcze sprawdzam i badam i w ogóle wszystko zwiedzam. Więc zobaczymy, co jeszcze spotkam. Bo jeszcze trochę mi tu zostało. Szukam generalnie klucza, bo tam w jakichś pamięciówkach, że tak powiem, ktoś mówił, że jest gdzieś tam jakiś gnat niby. Ale ten gnat jest schowany. Pod kluczem. Ale ten klucz ma Stevens jakiś, kuźwa. Co ja tu miałem? Aha, klim. Niewidzialna ściana! Dun, 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 dun. W ogóle mapa, ty mi coś mówisz, mapa? A ja mam iść tu. Stąd chyba wyszedłem. Tu gdzieś biegam jak pojeb. Tu jest jeszcze jakiś safe house. A tu były te drzwi chyba, co ja chciałem otworzyć. To mi się wydaje. No dobra. Ten debil tam zombie siedzi. A paru tam jest. Kurczę. Tylko czemu oni biegają? Co nie robią? Okej. Okej. Nie wnikam. A ten budyneczek sobie ogarnąłem. O, coś tutaj gdzieś mam. Dobra. Zamknięte. A tu? Tu będzie otwarte chyba. Okej. No to co my tu mamy? Roślinka. Kolejna szafa grającą. Jezu. Nie lubię takich szaf. Buteleczki. Dobra. To jest jakiś barkeep's journal. A, okej. Okej, jakieś itemy są. Zawsze coś. Sprawdźmy, co się kryje tutaj. Wow, jakiś obraz nagle tu mają z tyłu. Fuse, zajebiście. Tutaj. Dobra. To się potyka. Co to za obraz jest? Holy shit. Czyżby ktoś, jakiś fan Stefano? Chociaż to jest krew tam po drodze, może się pogodzili, że nie, nie będziesz mi tu wieszał porąbanych obrazów i tu jest jakiś taki stary obraz, co tam był. A Stefano, nie, nie, i wszystkich zaszlachtował tutaj, kurde, jakąś brzytwą, czy tam tą kosą z CS-a. Pozabijał i sobie powiesił obraz i stwierdził, tak kurwa będzie. Po mojemu. Może tak było. W końcu to jest psycho, nie? Wow. Gdzie kto? Sam już coś biegnie. Jak tam do ciebie dobiec? Patrzcie, to jest topór. O, ten gość chyba umarł. Dobra, olejmy to na razie, skoro i tak szumar. Te drzwiczki? Można tu wejść? Wątpię.
No, raczej nie. Teraz sprawdźmy może ten. O, tutaj coś jest. Henry on Balec. No, tam gdzieś leżą. Okej, tu byłem w Davis. Tam jeszcze. Kurde, pełno jest tutaj tych zombiaków. Ja nie wiem, czy ja chcę iść tutaj ze wszystkich. Wiecie, żeby jakaś tutaj walka była. Co, ten gość jeszcze żyje? Kurde, to ja tam. Damn, he's gonna get mobbed. No właśnie, kurczę, przez to, że on tutaj. Nie potrafią przez to przechodzić? Kurwa, cwaniak. Maybe I can get the jump on them. Głośniej trzeba było. Gdzie jest ten gościu? A to jest ten murzynek, ej, patrzcie. Tak. Jasne, wołaj do mnie, oni się zaraz kapną, że jestem. Szkoda, że nie mam tych wybuchowych, cholera. Zrobimy sobie fuza. Jednego. No nic. No chodź, kici, kici. Kici, kici. Co ty gadasz? Wow! Czyszczenie drogi, zajebiste. Tylko, że tutaj. Tak, jeszcze trochę ich jest. Kurwa, jeszcze mnie tutaj wpadłem. Kopnąć, strzelić, spalić, zajebiście. Fajnie, że te achievementy mi skakują jak dzikie. Wow. Fuck. O, dzięki, 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 stary. Tą sukę teraz rozwalę, może co? A tego po prostu spróbuję załatwić toporkiem. Widziałem, że tu jeszcze jeden jest, nie? Tu jest toporek. Kurde, następni idą. Ja nie mam ammo. Fuck. No nic, no trzeba będzie zrobić tego shotgunsa, nie? Ja pierdzielę, ale ja się sram tym teraz. Niedobrze, niedobrze. Buuuuja. Muszę przeżyli. To pewno, no jakoś mnie to nie dziwi. Wow. Kurde, omijamy jakoś, omijamy. Au. Fucking hell. Apteczka szybko. Serio? Używasz mi tej apteczki? Nie używasz, bo po co? Używaj jej. Fucking hell. Ważne. Jaki dragshot, nie? Jeszcze ktoś? Tam jest jeszcze gościu. Ej, weź go wstrzątnij, jak możesz. Fuck. Boże. Aha, bo już nic nie ma ammo. No już. Mogę tam wejść do ciebie? No mam nadzieję, bo mogę powiedzieć to samo o mojej amunicji, kurwa, że miałem The Last of Them. You just saved my ass. I didn't think anyone would come. You're from the search team. How did you end up here? I was looking for something. And what would that be?
Look, it's dangerous out here. Come to my safe house so we can talk. Lead the way. Come on. Chwila, czekaj. Chcę się upewnić, czy tu nie ma nic jeszcze. Tam jeszcze mam mózgi do wzięcia. Ja pierdziel. Ale się porobiło niepozytywnie. Się zesrałem ze wszystkiego, kuźba. Niedobrze, niedobrze. O, shotgun shells. Tu beczka była. O, fuck, ja tu nie wziąłem. Kolejna beczka była. Ja pierdziel. A i te beczki się jeszcze wylewają, jak je kopnę. Kuźwa, dobrze, że teraz wiem. Na przyszłość przynajmniej będzie. Tu się gdzieś chodzi? Nie. Daj, gdzie ten gościu wszedł? Tutaj gdzieś? Ej, bo nie wiem, gdzie on wszedł. Dajcie mi mapę. Aha, tu jest safe house, dobra. To zaraz tam obadam. Poczekaj chwilę, nie? Muszę chyba od razu iść do ciebie. A, to są pewnie te drzwi tutaj, nie? Dobra, no to wejdźmy tam. Napiję się kawy chociaż. Come on in. Yes, Sykes, safe house. Thanks again for helping me out. I'm Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, huh? I've heard of you. You survived the beacon incident, right? How do you know that? I'm a STEM programmer, but I've got other skills too, like hacking information systems. I know all kinds of things that nobody else knows, not even other members of the team. Then you know who Lily is. Yeah. We're all trying to find her. Haven't had any luck though. That's why you're here, huh? That's right. But if you can't help me with that, then we've got nothing else to discuss. Good luck. Hey, hold on. We might still be able to help each other out. This better be good. Look, there's a bunch of stuff in here that you could probably use. And you can no, have for saving me out there. You want to hear my proposal? Come on back to me. Czekaj, najpierw ci tu oskubię wszystko i napiję się kawy. I dopiero porozmawiamy na spokojnie. Skałusia. Zajebiście. Okej. Okay. Przydałby mi się stół. Masz tu stół? Tam pewnie masz, co? Patrz, co ty tu masz? Serio? No ty chujku jeden. Taki jesteś, kurwa. Cwaniak. Ja sobie zapamiętam. Zapamiętam sobie to. O. Obe, to zaraz tam pójdę. Najpierw pogadajmy może z tym murzynem, co on tutaj chce. Ten jest safe. Da. I'm all ears. Co byś chciał? How can we help each other? I need you to restore the server inside the mirror. It should be easy enough as long as none of those freaks are around. Here's where it's located. Hold on, I haven't agreed to anything yet. What's in it for me? You do that for me? I can open up all the locked supply caches for you. And what's in it for you? If you get the server on, I may be able to find another way out of Union. There's really a way to get out of Union? I'm not 100% sure, but I'm sure as hell gonna give it a try. They've lost contact with STEM. We're totally cut off. If we don't find the core, we're all gonna die in here. Unless I can figure a way out. How is that possible? You really want me to waste your time talking a bunch of technical gibberish? All I have to do is turn it on. How did the server go offline in the first place? All I'm saying is if you turn on that server, I can give it a shot. Look at this place. It's breaking apart out there. I'm surprised anything is working. But then again, Mobius probably turned it off themselves. They've got all kinds of emergency protocols in place. And you're questioning the almighty Mobius? Hey, I don't mind being a grunt, but the moment I become expendable, well, that's when I start to look for the exit door. You get what I'm saying? Yeah, I do. So, you gonna help me out or not?
Zastanowi się. Dobra, chodźmy może do tego jeszcze. Do bazy. Dobra. I najpierw pójdę do stołu. Crafting, medykamenty. Nie wiem, zróbmy sobie dwa może. I ten medical kit też może sobie zróbmy, czy nie? Nie, na razie nie. Harpunik. Jeden na propsie. Tego sniper rifle dalej nie mogę zrobić, bo nie mam tutaj materiałów. No, a to tego to już w ogóle szkoda kurwa gadać. Ja tyle wyjebałem tego proszku. Ile w ogóle? Czekajcie. Normalnie na stole bierze 5 prochów. Okej. Okay. A jak będę robił w terenie? Nie to. W terenie. To mnie 8 bierze. No to kuźwa, no. No to... Nie. No tak średnio mi to wyszło teraz. No okej, okay, ale chodźmy na weapon upgrade. I co teraz? Co, firepower od tego? Czy może firepower od tego? Czy może tu? O, patrzcie, mamy nowe rzeczy. Explosive bolt. To weźmy, bo ja nie lubię tego używać właśnie, bo to ma taki fajny damage AOE. Kurde, 320 tam chcesz aż. Dobra, mam 120%, 180% bije. No to całkiem nieźle. Dobra, na razie sobie zostawmy to. No i chodźmy do tego krzesła, bo to już mi kamera aż sama zjeżdża na to krzesło. Pewnie mi sugeruje, że mam ten teges. Obadać tutaj teren. What can I help you with, detective? Level up. Co level up zrobić? Tutaj upgrade mózgu. Popraw mi trochę mózg. Health. I oczywiście healtha bierzemy ostatniego. 200% hapca. Dobra, co dalej mamy? To może stealth, co? Co my mamy na stealthie? Aha, tu jest też i przechodzenie. Co to jest? Special ability will allows you to... quickly close on an enemy for a chance to sneak. A to co to było? Ja to mam czy nie mam tego? Nie, tego nie mam. Dobra, to zróbmy sobie jeszcze szybsze to. Ambush, o proszę bardzo. Czyli tak, na kółku się coveruje przy jakimś tym. I jak gościu podchodzi blisko, to wtedy szybko X i ten. Nie mogę wykonać tego triku, jeśli gość jest świadomy, gdzie ja jestem. Dobra. Zajebiście. To jest co? Aha, to są te lepsze te. I... A ja mam już tylko 150 gringelu. Trochę bida. Okej. Okay. Predator. Okej, okay, no muszę bardziej polegać też na tym sneaky peeky. Tutaj pamiętam, że Czarek Parzyk napisał mi komentarz chyba pod trzecim odcinkiem, czy którymś czwartym, że środkowy rząd. Niestety nie jestem w stanie otworzyć środkowego rzędu, jak widać mamy 4 rzędy, więc cóż. A dalej jestem, kurczę, właśnie nagrywam ten odcinek, jak dopiero 4 odcinki wrzuciłem, więc nie mam więcej propozycji. Pogadajmy sobie z Tatianą. You've found a possible ally in this dangerous world. No. Not sure about that. I never know who to trust in here. Prison company included. A shame. After all we've been through together. Mm. Isolation and distrust aren't symptoms of mental illness, but they are unfortunate byproducts of it. Closing yourself off from others does nothing but agitate your condition. You are human. You require connection the way a plant requires light. The only connection I require right now is to your machine. I've still got a long road ahead of me. I know my office is... No, babeczka mądrze gada nawet. Nie powiem, że nie, niestety. Co, teraz mogę się skradać tak w miarę szybko? Zajebiście, ja się skradam prawie tak samo szybko jak kurwa chodzę. Super.
Super, super, super. Podoba mi się. Sprawdźmy, czy ja tutaj coś mam nowego. Znaczy nie, pewnie tutaj na tej tablicy jeszcze coś będzie, jakby jest pusta cała. Dobra, tutaj coś chyba było coś do podniesienia, czy nie? Czy mi się wydawało? Nie, to był tylko ten projektor. Ale właśnie, możemy sobie sprawdzić kolejne rzeczy. Mamy aż dwie nowe. Z czego jedną chyba widzieliśmy, nie? To tym, co nie gadali. Tutaj dwóch nie mam. Pick up, no, pogadajmy. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. Ale żeś pogadała, Kidman? Następna? It's me, Kidman. Good to know you're still there, Sebastian. After Beacon, I tried to make some sense of what happened to me. But everyone said I was delusional. Or hiding the truth. I started to believe that maybe they were right. That maybe I was crazy. I felt so frustrated. Useless. Drinking was the only thing that killed the pain. So much time wasted. I could have tried harder. Shit. Don't beat yourself up, Sebastian. When Mobius doesn't want to be found... Don't make excuses for me, Kidman. I fucked up. Look, Sebastian, this isn't the time to dwell on the past. This is the time to make up for it. Self-pity is what led you to drink in the first place. You have a chance to get back what you lost. Don't lose sight of that. Harsh, but true. You're right, Kidman. Thanks. No i w końcu coś powiedziała mądrego. Ach, wiem, że to się idzie naśmiewać z tego. Thanks, Kitty. Wow. Za każdy scenę Scottek będzie mi srał żelem. Zajebiście, dzięki. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że... Wszystkie save sloty wyjebałem. Dobra, to na pierwsze się teraz zasejbujemy. Dobra, co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Aha, że można się z tego śmiać, z jego głosu. Ale kurde, ja lubię jego głos. Brzmi rzeczywiście tak, jakby już wypił nie jedno whisky. O Boże, dobra. To jest ten Sykes zjebany w dupę, ruchany. Chodźmy stąd. Bo kutasiarz chce, żebym znowu zszedł do tych podziemi, cholera. A ja bym chciał w końcu... Co tam jest ta porąbana znowu? Boże... Przeżyje, nie? No, przeżyje. Teraz spróbujmy zabijania z za rogu. Chociaż nie, ona jest za daleko. Głupiutka się nie kapła. Nie to. Morduj ją, morduj. Dobra, czyli dwa takie sneaky piki i uderzenia i ona ginie. Super. Dobrze wiedzieć. Tam coś jest. Thank you.
Przyjdzie tu? Dawaj ją, znowu. Patrzcie, jakie gardełko podciąłem, zajebiste. Teraz to będzie szła. Dobra. Sneaky piki, co? Pozytywnie w końcu coś tutaj wychodzi. Fajnie jej gardło podciął tak od przodu niby. Dawaj ją tutaj. Nie żyjesz, laska. Zajebiście. Dobra. Super, super, super. Opłaca się inwestować w te sneaky piki, bo jeśli opanuję to w miarę dobrze, to nie dość, że będzie łatwiej dla mnie, bo będę oszczędzał amunicję. O, super. To jeszcze będzie łatwiej, bo to w końcu koksam. I jeszcze będzie łatwiej, bo w końcu się nauczy to robić. Ale czy tutaj coś jeszcze mamy? Tutaj mamy pełne rzeczy do... O, super. Gunpowder się przyda jak najbardziej, bo ostatnio się miałem sraczkę, jeśli chodzi o gunpowder. Taką, kurde, taką mocną, taką daje real rzeszę. Wow. Tutaj siarzył jeden, ty. Będziesz mi to, kurczę, tupał czymś. Czy ja tu mogę wejść? Nie. Chodźmy dalej. Tak, by the way, gdzie jestem na mapie? Aha. Dobra, to ja sobie pozwiedzam te itemy tutaj wszystkie i ten spoko. Będę miał z głowy przynajmniej te miejscówki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, chciałem po prostu latarkę włączyć. Chyba tam daleko ktoś był. Nie wyglądają, jakby mieli zaraz stać. Też w sumie niemiło. Myślę, że coś w tym autobusie będzie. Pewnie wyjedę do autobusu i się, kurde, wszystko tam obudzi. Tutaj ten dom jeszcze jest do penetracji. Hotel, znaczy. Zajebiście. Coś tu mogę sobie trąbić? Nic nie ma. Dobra, no to w takim razie chodźmy do hotelu, będzie ciekawie. Zajebiście, da, niby się zapisuje, tak? O, dawaj. Pięknie, poproszę jeszcze. Dawaj, Fuji Diu. Tylko tyle? O, switchek, dawaj jeszcze. O, come on, nic. No dobra, to idziemy do drugiego. Dawaj switchy. Co to, fuse? Zajebiście. Dawaj jeszcze. Okej. Okay. Nie, może komuś tam została puszka albo coś i chciał ręką sobie tam pogrzebać i trochę mu nie wyszło. Dobra, no to chodźmy dalej, popatrzmy, może tutaj coś będzie przydatnego, co mi jakoś ułatwi rozgrywkę dalszą. O! Nice! Medykamenty, tu są jakieś gazetki. Co to za gazetki są? Co to było teraz?
Nie wiadomo, co to było teraz. Okej, okay, chodźmy po schodach do góry. Może coś tu będzie ciekawego. Fajnie, że tak mogę sobie niektóre budynki patrzeć, bo to jest bardzo fajne. Mamy obraz kolejny. Zobaczmy ten obraz. No, całkiem. Okej, okay, zamknięte. Wszystko zamknięte, serio? Aż tak fatalnie. No da, to dużo sobie nie popenetrowałem tego hotelu, no ale zawsze coś, jakieś tutaj znaczki były. Była apteczka, para amunicji, roślinka i tak dalej, no to spoko. Jestem zadowolony, jak byłem. Sprawdźmy sobie jeszcze mapkę tutaj. Czyli co, tutaj te budynki tutaj ogarnąłem. Jeszcze sobie tutaj dokończę badać, bo tutaj wszedłem i tego murzynka ratowałem. Czyli tutaj tylko te trzy budynki mi zostały do ogarnięcia. To sprawdźmy, czy tutaj mogę gdzieś wejść. Albo sprawdźmy za budynkiem, czy tam coś może jeszcze jakaś maryjka jest schowana albo coś. Roślinka tylko. Może za drzewem będzie coś. No nic. Bo tam jakieś widoczki. Jakieś dzikie hentajce znowu. Dobra. Zachodźmy tam. Jestem ciekaw, gdzie musiałem przegapić. Wow. Gdzie musiałem przegapić? Co to jest? Gdzie musiałem przegapić tę część do snajperki? A gdzie mi to prykało, mrykało? Tam gdzieś, czyli muszę tu od tylca tam wejść. Bo inaczej nie dam rady. Może ten? Roślinka. Nie, ten nie przejdę, ale są jakieś temy. Jest fuse, jest metal pipe, zajebiście. Kurde, trąbi, a tam ktoś kością nie super. Na nie się to wyleje. Chuja. Chodźcie, kici, skurwy syny. Motherfuckers, zdychajcie se. Kurwa, żyją jeszcze? What the fuck? Jezu, jeszcze wjebałem w niego, jak umierał. No dobra, no ale oszczędność była, nie? Tylko myślałem, że oni tutaj umrą przez to, ale warto zaznaczyć, że palenie paliwem z beczki nie jest tak mocne, jak już wcześniej wylanego tego. Ja mam topór na zbyciu jeden, więc przydałoby się jeszcze jakiś jeden zombiak. No, jakieś temy tutaj pozbieramy, także chociaż tyle, dobrze. Super. O, dwa na raz. Okej. Tutaj jakiś metal pipe. Zajebiście. Panie, dużo itemów jest, to mi się podoba. Nailsy mamy, super. Tu będą wybuchowe te. Zajebiście, coś tu jeszcze jest.
Babkę słyszę, to idziemy zabić. Co masz? Yeah! Jest klucz, zajebiście. O to mi właśnie chodziło. Właśnie tego klucza szukałem. Where there's a key, there's a lock. Wonder where it could be. I'm trapped. Help! Can anybody hear me? I'm trapped. Gotta get out of here. All I wanted was to find the APC and get the hell out of here. Help! Can anybody hear me? Oh god. I'm gonna die in STEM. It'll be like I never existed at all. Sorry, Lawson. Looks like I won't be back to pick you up with the APC after all. O ty. A on czekał na ciebie wtedy, z tego co pamiętam, nie? Wow. Okej, okay, to było teraz dziwne. Dobra, to co? Biegniemy teraz szybciutko do tego. Co? To się będzie coś spierdalało. Nie, tu przyjdzie znowu ta. Kurwa mać. Co mnie to obchodzi? Ja sam tutaj nie mam czasu. Kuźwa. Nie wiem, czy ja chcę ją zabijać. Ja jej nie chcę zabijać. Znowu się wystawiam z amunicji, jak porąbany jakiś. To było tutaj. To biegusiamy. Wow, apteczkę znalazłem gdzieś w jakimś czymś. Super, dobra, biegniemy dalej. Dobra, czy to jest ten storage room? Uwaga, pytanie, czy to jest to? Tak, to jest to, super. Okej, okay. Storage room, pokaż mi, co tu dla mnie masz ciekawego. Mam nadzieję, że same zajebiste rzeczy. Uwaga, penetrujemy sobie. Mailsy. U7. Okej. Okay. Tutaj zobaczymy, czy będzie grube. Coś grubego. Full barreled shotgun. This medium range pump action shotgun has a long barrel, giving it a longer range to do damage. That's more like it. Kurwa. To się znowu coś spierdala. Dobra, change type. I co? I możemy sobie tutaj patrzeć, tak? To jest sewit off shotgun, a to jest full barrel. Mówię, to mam tylko 3 klipy. Czekajcie, ale jest tu jakiś ten? Nie mogę sobie opisu patrzeć, ale to mogę pewnie ten. Pokaż to. Okej, niby fajnie. Kurde, tu jest jeszcze. Fuck, ten Murzyn pewnie mi to otworzy potem, jak zrobię znajdźkę dla niego.
to jest topór. Cholera. Dwa, czemu się tu pierdziela jakieś niebieskie coś? Co mam zrobić tutaj? Jest jakieś lustro? To nie ma lustra, żeby się schować przed nim. Pozytywnie. Może już mi powoli odpierdala, ale wydawało mi się, że tutaj coś mnie chciało zabić. No nic, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, bo mi się bardzo podoba, jak zawsze. No i widzimy się w następnym odcinku. Ja idę tutaj zasejwować do safe house'u od tego ziomka. I to w sumie na tym skończymy. Także było miło, ale się skończyło. Trzymajcie się.